Dzień dobry. Dla klas drugich kolejna lekcja związana z polskim barokiem. Tym razem zobaczymy, jak kształtował się ten styl w obrębie architektury świeckiej, albowiem oprócz architektury sakralnej, która tutaj odgrywała wiodącą rolę w pierwszej fazie, bo to przecież w końcu był styl, który kształtował się w obrębie kościoła katolickiego doby potrydenckiej jako styl kontrreformacji. Ale ma on oczywiście też swoją postać świecką. I tutaj szczególne rzeczywiście zasługi już wprost posiadał władca, o którym na poprzednich zajęciach sporo mówiłem, czyli Zygmunt III Waza. Oto przed nami oglądany z góry zamek na Wawelu, jego bryła, która kształtowała się przez wieki, zmieniając się stopniowo. W swoim takim kształcie zamek to głównie twór czasów renesansu, czyli XVI wieku, który wchłonął starszą część, czyli zamek gotycki, którego pozostałością jest fragment pałacu gotyckiego, który jeszcze na zewnątrz wciąż dobrze jest widoczny. Ta część renesansowa obejmuje te główne skrzydła, dwa plus jeszcze pałac królowej zniesiony dla matki Zygmunta Starego, Elżbiety Rakuszanki. Ten zamek przejął oczywiście uzyskawszy tron Zygmunt III Waza. No i też przyłożył się do zmian, które tutaj zaistniały. Ale zanim o tych zmianach wspomnę, to warto wyjaśnić, jakie były przyczyny tych zmian, które tutaj zafundował zamkowi nowy władca. Zygmunt III Waza lubił eksperymentować. Jak już mówiłem w poprzednich zajęciach, że pasją króla było złotnictwo i wykonywał różne przedmioty jubilerskie ze złota. No właśnie. Król również interesował się alchemią, czyli specyficzną dziedziną, którą tutaj dzisiaj byśmy nazwali paranauką, bo w gruncie rzeczy alchemia nie ma nic wspólnego z wiedzą naukową. Niemniej jednak trzeba przyznać, że przyczyniła się w dużej mierze do ukształtowania się naszej współczesnej chemii. A to, co ją różni, to irracjonalne założenia, które nie mają żadnych podstaw, na przykład przeświadczenie, że można przy pomocy pewnych zaklęć i innych sposobów zmieniać naturę materii. I chodziło tu oczywiście przede wszystkim o to, żeby wyprodukować złoto z jakiegoś mniej szlachetnego materiału, na przykład rtęci albo innych podobnych substancji, metali. Król miał swojego specjalistę, który miał mu znaleźć sposób na tę zamianę nieszlachetnych tworzyw na złoto. Nazywał się Sędziwój. No, król bardzo lubił z nim spędzać czas, między innymi właśnie na różnych tego typu eksperymentach. Jeden z takich eksperymentów zakończył się fatalnie, bo obaj panowie zaproszyli ogień i wywołali pożar. I w ten sposób część zamku spłonęła. No i w ten sposób powstał problem związany z odbudową tego spalonego fragmentu budynku, a Zygmunt wykorzystał to też, żeby zmienić wystrój wnętrz, które po spaleniu w nowym kształcie miały się pokazać. Ale warto zwrócić uwagę jeszcze na charakterystyczne trzy narożne wieże.
wstawione właśnie za czasów Zygmunta III Wazy, ale projektowane jako swego rodzaju elementy właśnie przekształcenia być może w dalszej perspektywie zamku w duchu baroku, chociaż myślę, że i Zygmunt III uszanowałby renesansowy dziedziniec arkadowy, arcydzieło Bereciego. I oto już jesteśmy w środku i oglądamy jedną z najefektowniejszych dzisiaj sal pochodzących z czasów Zygmunta III Wazy właśnie po tym pożarze stworzonej. Sala nosi nazwę sali pod ptakami. Nie jest ona w pełni oryginalnym wnętrzem z czasów Zygmunta. Zamek bowiem w XIX wieku straszliwie zdewastowali mieszkający w tych wnętrzach żołnierze austriaccy, którzy sobie zrobili z dawnego królewskiego zamku koszary. Ale są tu oczywiście elementy oryginalne, na przykład wykonane z ciemnego, kawowego marmuru, portale wejściowe i wspaniały kominek. Ściany wypełniają sprowadzone już w okresie międzywojennym z Niemiec kurdybany. Słowo kurdyban oznacza wyprawianą, czyli tłoczoną skórę zwierzęcą, która cięta jest do takich form właśnie jakby kwadratów i odpowiednio spasowywana. Także po połączeniu może tworzyć powierzchnię dekoracyjną jakby tapetę. I tym właśnie kurdybanami często w tamtych czasach ściany były zdobione. Strop jest rekonstrukcją, bo oryginalny się nie zachował. Odtworzono go już w XX wieku i wypełniono plafonami, czyli obrazami malowanymi przez artystów dwudziestolecia międzywojennego, czyli już zupełnie z innego świata. Niemniej jednak ten wystawny, ciemny charakter wnętrza odpowiada już nowemu właśnie jakby klimatowi epoki baroku, wczesnego baroku. Dlatego przyjmuje się, że te wnętrza pochodzące z samej końcówki wieku XVI otwierają przed nami dzieje tego stylu w obrębie architektury świeckiej. Spójrzmy jeszcze na niezwykle efektowny kominek, który też ma już formy wczesnobarokowe. No, herb, snopek, już powinniśmy rozpoznawać, mówiłem o nim wczoraj. Do sali pod ptakami można przejść do niewielkiego pomieszczenia znajdującego się już w wieży, tej jednej z tych, które widzieliśmy na samym początku. W tym pomieszczeniu urządzono kaplicę królewską. To oryginalne wnętrze. Tutaj zachowała się ta kaplica w całości. To niewielkie pomieszczenie miało większą szansę, by przetrwać nawet barbarzyńskich żołnierzy austriackich. To, co wyróżnia to wnętrze, to dekoracja stiukowa, o czym wczoraj już mówiłem, którą tutaj wykonano jako jedną z najwcześniejszych w Polsce. I znowu widzimy wieżę, jedną z tych, o których mówiłem z zewnątrz, bowiem w niej na poziomie pierwszego piętra znajduje się gabinet holenderski, zwany albo gabinetem wieży. Jest on częściowo odtwarzany, ale oddaje ducha wnętrz z czasów wazowskich, z obrazami wiszącymi tutaj od dołu do góry, sformułowanymi jakby tapetą, tworzącymi jakby tapetę. Jeszcze spójrzmy na kilka innych wnętrz, oczywiście też są one w dużej mierze odtwarzane, w tym sypialnia Zygmunta III Wazy i kolejne pomieszczenia z portretami, które teraz właśnie oglądamy, sala pod orłem. Kiedy zamek był na Wawelu odbudowywany i kształtował się w części w nowym charakterze, król podjął decyzję o przeniesieniu się z dworem do Warszawy. Decyzja zapadła w 1596 roku,
Ale zanim król miał szansę w tej Warszawie się już rozgościć na stałe, trzeba tutaj było dokonać szereg ważnych inwestycji. Dlatego ostatecznie król zamieszkał na stałe w Warszawie w 1611 roku. A więc widzimy, że trochę to zajęło czasu. Potrzebny był reprezentacyjny obiekt, którego w mieście brakowało. Mała mazowiecka mieścina, jaką była Warszawa, posiadała co prawda zamek gotycki zbudowany dla książąt mazowieckich, ale był to właściwie rodzaj prostokątnego budynku. Taka stodółka gotycka, niezbyt atrakcyjna wizualnie i niezbyt okazała. Zresztą znajdująca się nie osobno, tylko w obrębie murów miasta. Tyle, że wydzielona od reszty miasta tak, żeby tworzyć zamkniętą całość. Gdy Mazowsze przestało być ziemią niezależną, bo ostatnim książęta piastowcy umarli na początku XVI wieku, Mazowsze i Warszawa stają się częścią Królestwa Polskiego. Już w pełni zostają przyłączone. I wtedy Zygmunt August próbuje coś z zamkiem przejętym po Piastach zrobić, stworzyć tu jakby bardziej okazałą siedzibę, w której mógłby korzystać, bowiem w Warszawie od czasu do czasu organizowane są sejmy. Miasto się do tego celu nadaje z powodu jednego. Jest mniej więcej w połowie drogi między Krakowem a Wilnem położone i z tego też powodu bliżej było tutaj do Warszawy panom szlachcie litewskiej i polskiej, żeby się wspólnie zebrać. No i oczywiście Warszawa miała być docelowo miastem, w którym dokonywano by elekcji, no ale Zygmunt August jeszcze tego nie musiał przechodzić. On coraz bardziej świadom, że bezpotomnie odejdzie, więc nie zostawi po sobie potomka, który mógłby przejąć po nim tron. Wiedział, że trzeba tę formułę ostatecznie dopiąć i tak też zresztą zrobił. A więc zamek wyglądał dość nieefektownie, chyba mam wrażenie, po tej XVI-wiecznej fazie, do której się też Zygmunt August dobrał i próbował coś tam skurać. I dopiero właśnie decyzja naszego Zygmunta III Wazy przyspieszyła bieg spraw i doprowadziła do tego, że Zamek Królewski powstał w kształcie takim, jakim go dzisiaj możemy oglądać po odbudowie ze zniszczeń w latach 70. XX wieku, bo jest to przecież budynek będący rekonstrukcją. Miejsce całkowicie zniszczonego oryginału. No ale postarano się, żeby zamek wyglądał jak najwierniej, odtwarzając jego pierwotny kształt. I dlatego też widzimy znaną nam charakterystyczną bryłę z elewacją od strony placu zamkowego i tą boczną od strony wąwozu trasy WZ. Projektantem zamku był Mateusz Castello. Pojawia się on obok innych architektów, Jana Trevano, który też tutaj się gdzieś przewinął przy pewnych jakichś robotach, ale wydaje się, że ostatecznie na kształt zamku miał szczególny wpływ Mateusz Castello. Zdjęcie lotnicze pozwala zorientować się, rzeczywiście zamek jakby obejmowały ten sam ciąg murów obronnych, gotyckich, średniowiecznych, które tutaj miały jakby swój dalszy bieg za tak zwaną Bramą Krakowską, która była głównym wjazdem do Warszawy od strony południa, czyli od strony traktu wiodącego do Krakowa. Stąd nazwa tej drogi Krakowskie Przedmieście. Jeszcze jedno zdjęcie, które pokazuje, jak usytuowany jest Zamek Królewski względem Starego Miasta. Dzisiaj ta bryła
jakby odcina się od reszty, bo dwa trójkątne duże przestrzenie placów tworzą jakby tę przestrzeń oddzielającą miasto od zamku. Mniejszy trójkąt to dziedziniec tak zwany kuchenny i drugi to dzisiejszy plac zamkowy. Ale zaraz się przekonamy, że to nie było zupełnie tak, jak to wtedy, kiedy zamek powstawał, wyglądało. Jeszcze oglądamy plan zamku z czasów jego budowy, projektowany przez Castellego. Część gotycka to to, ten prostokątny budynek zakończony donżonem, czyli tak zwaną wieżą grodzką. Ona też jest oryginalna gotycka. Czasy Zygmunta Augusta oznaczały dobudowę tego kawałka fragmentu zamku i tutaj zdaje się jeszcze coś zrobiono. I to było wszystko. Pozostałych budynków nie było. I dlatego Castello, mając te już istniejące gotowe obiekty, musiał je zespolić i stworzyć z nich jakąś dającą się ogarnąć całość. Różne kąty, pod którymi te budynki były ustawione, sprawił, że Castello zdecydował się, by połączyć je w takiej formie, żeby dały w efekcie wewnętrzny dziedziniec o pięciobocznym charakterze. To pięciobok. Tyle, że nieregularny, ale ta jego nieregularność została zamaskowana w miejscu, w którym łączą się te dwa skośne skrzydła. Tu powstała wieża, zwana dzisiaj Władysławowską, ze schodami prowadzącymi na piętro. Znajduje się ona dokładnie w osi głównej wieży zamkowej, zwanej zegarową, którą znamy wszyscy jako charakterystyczny najwyższy element bryły zamku. I w ten sposób buduje się pewien układ osiowy. I w efekcie, kiedy stajemy po przejściu przez główną bramę na dziedzińcu, pierwsze wrażenie, że jest on jednak, że ma jednak formę regularną, kształt regularny. I raz jeszcze to na zdjęciu widzimy, ale chciałbym pokazać Wam ten rysunek, czy właściwie plan, na którym naniesiono stan istniejący i ten, który był tutaj kiedyś. Czyli w gruncie rzeczy na tym planie oglądamy także obiekty, które już przestały istnieć, które zniknęły. I pomijając różne inne ciekawostki, na przykład kościół, który tutaj się znajdował w miejscu, gdzie dzisiaj jest wylot trasy WZ. Tam się ten wąwóz zaczyna właśnie, w którym biegnie szeroka ulica z tramwajami, znikająca w tunelu pod placem zamkowym. To kościół świętej Anny, który nadal jest, a to jest kościół Klarysek, którego rozebrano już jeszcze w XIX wieku. No i właśnie, tu mamy bryłę zamku charakterystyczną, a dookoła budynki, których dzisiaj już nie ma. Plac zamkowy nie istniał. Zrobiono go dopiero na początku XIX wieku, wyburzając te obiekty, które tutaj funkcjonowały, te gmachy, które sprawiały, że fasada zamku, tak jak ją dzisiaj w całości można zobaczyć, nie była widoczna wówczas. I dlatego też ta fasada posiada pewną cechę, którą niektórzy mogliby uznać za mankament. Jaką cechę? Brak idealnej symetrii. Co prawda w swojej istocie jest ona asymetryczna, ale rozplanowanie okien wyraźnie tutaj zostało jakby zaburzone. Ale to mogło tak być, bo Castello wiedział, że tej fasady w takim kształcie nikt nie zobaczy i dlatego nie musiał się tym przejmować. Ale poza wszystkim zamek jest bardzo surową budowlą wczesnobarokową. Ta jego surowość ma swoją przyczynę. Kiedy Mateusz Castello projektował zamek, wiedział, że nie jest to tylko i wyłącznie dom króla, czyli jego rezydencja. Przede wszystkim budował Pałac Rzeczypospolitej i dlatego też
By podkreślić tę cechę, nadał temu obiektowi surowość charakterystyczną dla ratuszy miejskich z północnych Włoch. I zamek właśnie w ten sposób miał podkreślać swoją funkcję państwową. Król, owszem, w środku miał dla siebie apartament do mieszkania, czyli zespół komnat, które król zajmował z rodziną, ale to była tylko drobna część wnętrz tego dużego gmachu. Pozostałe wnętrza to oczywiście głównie były urzędy państwowe i takie instytucje jak Sejm czy Senat Rzeczypospolitej, które tutaj miały swoją stałą siedzibę. Tak wygląda dziedziniec wewnętrzny, ten, o którym mówiłem, z tą wieżą władysławowską. Ta nieregularność rzeczywiście nie jest tak dobrze widoczna, jest zamaskowana. Przy okazji w okresie międzywojennym, kiedy prowadzono pracę przy renowacji zamku, okazało się, że pod tynkami barokowymi ukryto fragmenty gotyckiego domu, czyli tego zamku książąt mazowieckich, którego charakterystyczne ostrołkowe blendy, czyli wnęki, no były tym elementem dekorującym ten obiekt. Postanowiono to odsłonić, zdjęto te właśnie fragmenty tynku i w ten sposób uwidoczniono ten gotycki fragment dawnego zamku. Oczywiście, kiedy zamek odbudowywano po wojnie, odtworzono to tak, jak przed wojną było, łącznie jakby z tą sztuczną, fałszywą, gotycką ścianą Zamku Książąt Mazowieckich. Zamek oczywiście także wyposażano. Jak wyglądały wnętrza, właściwie nie wiemy, bo tych najstarszych żadne się nie zachowało do czasów historycznych. No, jak mogły wyglądać, wiemy na podstawie jednej ryciny, która ma dla nas wyjątkowo cenny charakter historyczny. Przedstawia ono wydarzenia, jakie miało miejsce w Zamku Królewskim, świeżo właśnie już oddanym. W 1611 roku urządzone już było w zamku sala poselska i podczas Sejmu odbyła się tutaj audiencja, podczas której Zygmunt III Waza odebrał hołd od wziętych do niewoli przebywających w Polsce przedstawicieli władzy moskiewskiej, cara Wasyla Szujskiego z braćmi, których tutaj właśnie na pierwszym planie oglądamy. To historyczne wydarzenie miało miejsce w roku 1611. Pojmał tego właśnie cara po bitwie pod Kłuszynem hetman Żółkiewski, którego tu widzimy, jak cara królowi przedstawia. Ściany wyłożone były gobelinami, na których przedstawione są sceny historyczne albo mitologiczne. Strop kasetonowy z głowami, albo właśnie takimi prawdopodobnie rodzajem jakby szyszek zdobnych tutaj jest zamieszczony. Natomiast rekonstrukcją barokowej sali zamkowej, która miała szansę przetrwać do niemal współczesności, bo zniszczono ją oczywiście w trakcie II wojny światowej, to tak zwana sala marmurowa. Została ona zrealizowana jako chyba jedno z najbardziej efektownych wnętrz barokowych w Warszawie, w zamku za czasów Jana Kazimierza. Projektantem był tutaj architekt włoski Ghisleni, który królowi służył. Tę salę otworzono oczywiście po wojnie, używając też, tak jak to miało miejsce w pierwotnej, różnobarwnych marmurów, w których wykonano dekoracje ścian. Wspomniałem, że zamek był budowlą państwową, Pałacem Rzeczypospolitej. Dlatego też król przystąpił równolegle do realizacji dwóch jeszcze innych inwestycji, które były już jego prywatnymi obiektami, były jego własnością jako Zygmunta Wazy i jego rodziny.
Daleko od Starówki położony jest Zamek Ujazdowski. To też dzisiaj rekonstrukcja po zniszczeniach zadanych temu obiektowi w czasie II wojny światowej. Grube barokowe mury zostały poprzez Niemców wysadzone w powietrze, także właściwie nie za wiele z tego zostało. Z oryginalnej budowli trzeba ją było właściwie odbudować od zera. Ale otworzono ją w takim kształcie, jakim w XVII wieku Mateusz Castello tej budowli nadał. Jaką pełniła rolę? To była willa letnia króla, podmiejska jego rezydencja służąca do wypoczynku. Skoro budowano ją od podstaw, ma ona już regularną formę czworoboku z narożnymi wielobocznymi wieżyczkami i wewnętrznym dziedzińcem. Od strony Skarpy Wiślanej loggia widokowa, czyli otwierające się na zewnątrz element architektoniczny. Teraz tę właśnie loggię widzimy, wczesnobarokową. A tu już dziedziniec, który odtworzono, wewnętrzny zamku Jazdowskiego. No i trzeci obiekt, o którym najmniej wiemy, bo nie ma go dzisiaj w ogóle, nawet nie ma szansy, by go rekonstruować, bo akurat po wielu różnych przekształceniach ten obiekt istnieje po dzień dzisiejszy. Zupełnie nie do poznania. Nosi nazwę Pałac Kazimierzowski. Można go zobaczyć, kiedy wejdzie się na teren Uniwersytetu Warszawskiego, bowiem w budynku o tej nazwie mieści się rektorat, czyli najwyższe władze uczelni warszawskiej, naszego uniwersytetu. W obecnym kształcie ten budynek ma formę klasycystyczną, którą uzyskał na początku XIX wieku, ale wcześniej zmieniał swój wygląd jak kameleon kilkakrotnie i w ten sposób jakby wytracił swoją pierwotną, wczesnobarokową formę. Projektantem był na pewno też Mateusz Castello. To makieta, która odtwarza na podstawie pomiarów, jak ten Pałac Kazimierzowski wyglądał. To była główna siedziba Wazów, bo już położona bliżej Zamku Królewskiego niż Zamek Ujazdowski. I dlatego też był to właściwie taki reprezentacyjny pałac podmiejski króla. Z czasem monarcha, mając synów dorastających, rozdzielił między nich te właśnie dobra i ten właśnie pałac przejął Jan Kazimierz, stąd przylgnęła do niego potem nazwa Pałacu Kazimierzowskiego. Widzimy to jako Villa Regia, czyli Villa Królewska na Rycinie z połowy XVI wieku. Był to bardzo efektowny prawdopodobnie budynek, też z loggią widokową strony Skarpy Wiślanej i wieżami, które tutaj tę bryłę wzbogacały. Z czasów Wazów niewiele ocalało do naszych czasów, ale ocalał obiekt absolutnie wyjątkowy. Kolumna, którą zbudował, by uczcić pamięć ojca, Władysław IV, gdy już został monarchą. I w ten sposób postanowił uczcić pamięć taty, czyli Zygmunta III. I mamy kolumnę Zygmunta III Wazy, obecnie po środku Placu Zamkowego stojącą. Ta forma pomnika jest oczywistym nawiązaniem do wzorów stworzonych w starożytnym Rzymie. To dla cesarzy znoszono takie formy architektonicznych pomników jak kolumny. Dwie z wielu, jakie zapewne istniały w starożytnym Rzymie, możemy oglądać do dnia dzisiejszego. Największa, najbardziej sławna to kolumna Trajana. Nieco mniejsza, niższa jest kolumna Marka Aureliusza. Władysław IV był w Rzymie, widział wieczne miasto w czasie swojej młodzieńczej podróży po Europie. Wówczas miał audiencję u papieża, więc
I Rzym sobie przy okazji przyswoił te kolumny, musiał oglądać jako znaczące pamiątki. I dlatego po latach zdecydował się, żeby skorzystać z tego modelu po raz pierwszy w dziejach od czasów starożytnych w Europie. To bowiem jest pierwsza, najstarsza kolumna, jaką zniesiono dla uczczenia pamięci konkretnej osoby od czasów rzymskich. Wyprzedzają naszą warszawską kolumnę tylko takie właśnie kolumny, których zdaje się dwie powstały w Rzymie troszkę wcześniej, ale na szczycie tej kolumny stoi nie żaden władca czy inna wyróżniająca się postać, tylko Matka Boska z Dzieciątkiem, bo jest to kolumna maryjna, a więc pełniąca funkcję obiektu sakralnego, a to jest obiekt świecki. Dlatego też ma ona, ta nasza warszawska kolumna, wyjątkowe znaczenie, bo faktycznie jest pierwszym od starożytności takim pomnikiem wziętym na wzór tworzonych w Rzymie kolumn cesarskich. Dopiero od początku XIX wieku zaczęły się pojawiać kolejne kolumny, pomniki w różnych miastach Europy, na przykład w Paryżu, w Petersburgu i tak dalej. Nasza warszawska kolumna stała w innym miejscu pierwotnie. Jej usytuowanie było dalej w stronę krakowskiego przedmieścia, bliżej wylotu tej ulicy, przed ciągiem domów, które w miejsce dawnych gotyckich murów zostały zbudowane. Miała wtedy ta kolumna za sobą wylot Bramy Krakowskiej, przez którą wjeżdżało się na teren miasta i którą też można się było do zamku dostać. I tę bramę przekształcono w tym samym czasie, kiedy budowano kolumnę, przydając jej formę przypominającą bramę triumfalną, łuk triumfalny. Dlatego też jesteśmy pewni, że ideą Władysława IV było stworzenie tutaj, jakby przed samą historyczną Warszawą, czyli Starym Miastem, rodzaju forum cesarskiego na wzór forum cesarzy rzymskich, takie swoiste forum wazów. I stąd właśnie i ta kolumna, i ta brama, którą tutaj widzimy. Oczywiście bramy już dzisiaj nie ma, została ona rozebrana jeszcze w XIX wieku na początku, kiedy powstawał plac zamkowy, a kolumna w związku z tym uległa przesunięciu, przeniesiono ją na nowe miejsce i w ten sposób jakby zajęła centralne miejsce na placu, po środku. Kolumna przeżywała swoje dramatyczne chwile, przede wszystkim oczywiście w okresie II wojny światowej, powstania, kiedy kolumna na skutek ostrzału została jakby złamana i przewróciła się, pękając, jej trzon pękł w kilku miejscach. Ale mimo uszkodzeń ocalała figura króla, dlatego leżącego go na ziemi odnaleziono, kiedy Warszawa była odzyskana z rąk Niemców. I w ten sposób można było po oczywiście koniecznych zabiegach odtwarzających uszkodzone elementy, by na cokół znowu wrócił oryginalny Zygmunt III, tak jak go widzimy. Król został wyrzeźbiony przez Włocha, Clemente Mollego, który współpracował z architektem Konstantym Tencallą, nadwornym architektem Władysława IV i krewniakiem Mateusza Castella, który ten zapewne sprowadził jako młodszego kuzyna do Warszawy, by przekazać mu z czasem prowadzenie warsztatu budowlanego. Król trzyma w ręku szablę, a w drugiej miecz. Krzyż, przepraszam. To bardzo znaczące symbole. Król tutaj jawi się nam jako obrońca państwa i wiary katolickiej. I zresztą słusznie, jak wiemy, bo Zygmunt III był traktował Kościół katolicki jako szczególną swoją opieką otaczał. Spójrzmy jeszcze na oblicze monarchy, tak jak on wygląda na tym przedstawieniu, tym posągu.
Wykonana w czasie potopu szwedzkiego Rycina przez grafika Szweda Erika Dahlberga pokazuje, jak wyglądała panorama Warszawy w tej właśnie połowie wieku XVII. Miasto posiadało już liczne budowle, które powstały wraz z tym, że do Warszawy przeniósł się monarcha z dworem i tym samym faktyczną stolicą Polski stawała się Rzeczpospolitej, stawała się Warszawa. Za królem oczywiście powędrowali magnaci, którzy najczęściej byli związani z dworem, piastowali różne prestiżowe funkcje i stanowiska. Potrzebowali też dla siebie siedzib, dlatego też nie mogąc z czegokolwiek nowego zbudować na terenie dawnej historycznej Warszawy, czyli Starówki, decydowali się, by kupować dużo tańsze, ale też mające swoją z czasem atrakcję i wartość grunty ciągnące się wzdłuż tego gościńca w stronę Krakowa wiodącego, czyli krakowskiego przedmieścia. Te pałace były budowane na skraju Skarpy Wiślanej, która jest tutaj bardzo stroma, wysoka. I dlatego też z góry wznoszące się tam na niej pałace zapewniały też niezwykle efektowne widoki, które się na Wisłę i Pradolinę od strony praskiej roztaczały. Mamy Villa Regia, czyli ten pałac, który żeśmy oglądali, i szereg innych budynków, których dzisiaj już nie ma. Bo wszystkie te pałace, które wzniesiono w czasach Wazów, albo uległy daleko idącym przekształceniom, albo po prostu przestały istnieć. Oto właśnie przykład takiego obiektu. Fragment obrazu Canaletta ukazuje widoczny tutaj z boku kościół karmelitów bosych przy krakowskim przedmieściu z fasadą taką, jaką ma do dzisiaj, a tuż obok znajduje się dzisiaj Pałac Prezydencki. Ten klasycystyczny gmach, który wszyscy rozpoznajemy, ma w sobie resztki budowli wczesnobarokowej, zbudowanej przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego, a po jego śmierci odkupionej przez Radziwiłłów i zamienionej na rezydencję Radziwiłłów w Warszawie. W tym obrazie tylko mały fragment barokowej, wazowskiej jeszcze budowli można obejrzeć od strony dziedzińca otwierającego się na ulicę Krakowskie Przedmieście, a mającego za sobą z tyłu Skarpę Wiślaną. Natomiast te warszawskie pałace były naśladowane przez inne budowle na prowincji. Przede wszystkim takim wzorowanym na pałacach warszawskich obiektem jest Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach. To ważny obiekt dla dziejów architektury baroku w Polsce, dlatego chciałbym go szczególnie podkreślić jako obiekt, który warto zapamiętać. Jest to obiekt autentyczny, zachował się do naszych czasów w niezmienionym kształcie, a więc nie jest to żadna rekonstrukcja, tylko jak najbardziej oryginalna budowla. Jedyne, co odtworzono, to w skromnym charakterze ogród geometryczny w typie włoskim, który tutaj się znajdował. Pałac wzniósł biskup krakowski, bo Kielce były częścią diecezji krakowskiej, czyli biskupstwa krakowskiego, największym pod względem terytorium biskupstwa w dawnej Polsce. Pałac był położony w miejscu, który zapewniał biskupowi szansę, gdy potrzebował, a musiał nieraz do Warszawy się udawać, do króla, by mógł się tutaj zatrzymać. Z czasem to była jego ulubiona rezydencja i dlatego biskup Zadzik tutaj, który wzniósł ten pałac, sobie przemieszkiwał. Jego następcy różnie to wybierali, ale pałac trzymali jako wygodny. Nie wiemy, kto jest projektantem tego obiektu. Natomiast forma rzeczywiście przypomina chociażby tę Villa Regia, którą oglądaliśmy, czyli Pałac Kazimierzowski, którym do niej być może do tego budynku był podobny. Pałac jest prostokątnym obiektem z narożnymi basztami, wieżami.
Tak jak to teraz właśnie widzimy. I tak wygląda jego najbardziej efektowna strona od dziedzińca, czyli fasada główna. A to już ta skromniejsza trochę fasada ogrodowa. Kilka pomieszczeń zachowało się do naszych czasów z pierwotnego wystroju pałacu. No i to właśnie chyba taka najlepiej zachowana sala. Natomiast w czasach wazów powstawały też niezwykle efektowne obiekty, a chyba najbardziej wyróżniającym się, jaki wzniesiono w naszym kraju, był zamek Krzysztopór, zbudowany dla Ossolińskich, a konkretnie Krzysztofa Ossolińskiego. Ossolińscy to rodzina, która awansowała bardzo gwałtownie w czasach króla Władysława IV. Jeden z nich był przyjacielem króla i stąd liczne przywileje i zaszczyty, które spotykały cały ród. I ten właśnie Krzysztof Ossoliński, tak bardzo bliski królowi, miał okazję zbudować ten niesamowity obiekt na terenie Gór Świętokrzyskich. Widzimy sfotografowany z góry zamek i charakterystyczny pięcioboczny kształt regularnej formy, w który wpisany jest sam pałac i formacje bastionowe, czyli te rombowe elementy militarnej architektury. Tak wygląda plan założenia, który utrwalił nam ten sam grafik szwedzki, którego panoramę Warszawy oglądaliśmy. Krzysztof Ossoliński przywiózł prawdopodobnie plany z Włoch podczas jednej ze swoich wypraw, by ten obiekt znieść. I niewykluczone, że także wykonawcę roboty. Czy był on jednocześnie projektantem, już nigdy nie rozstrzygniemy, ale pojawia się tutaj tajemnicza postać Wawrzyńca Senesa, o którym niewiele wiemy i który namierzamy tylko i wyłącznie przy okazji tego właśnie zamku Krzysztopór. To rekonstrukcja rysunkowa, jak pierwotnie ta budowla wyglądała, była olbrzymia. Chyba największa budowla rezydencjonalna Europy Środkowej i jedna z największych w skali europejskiej, ustępująca jedynie chyba wtedy założeniu Escorial w Hiszpanii. To właśnie przejaw pychy i buty arystokraty, magnata, który mając tę królewską uprzywilejowaną pozycję, teraz pokazuje wszemi wobec swój stan posiadania. Zamek Krzysztopór zniszczono w czasie potopu szwedzkiego i następcy już nie byli dziedziczący tę budowlę w stanie jej odbudować, po prostu nie mieli takiej kasy, dlatego porzucili obiekt i z czasem zamek coraz bardziej zamieniał się w ruinę, a miejscowa ludność po prostu rozbierała go kamień po kamieniu, żeby wznosić swoje domy jeszcze w XVI, XVII, XVIII, XIX wieku. No właśnie. Ten typ budowli, którą reprezentuje zamek Krzysztopór, w architekturze określa się jako palazzo in forteza. To jest włoski termin, musicie go zapamiętać. W materiałach, które w swoim czasie Wam przesyłałem już drogą mailową, poświęconych architekturze baroku, konkretnie w części drugiej, gdzie omawiana jest architektura baroku w Polsce, macie to dokładnie wyjaśnione. Tam Krzysztopór pojawia się, też jest omówiony, no bo przecież to jedna z najbardziej istotnych dla nas budowli w dziejach architektury polskiej. Jej wyjątkowość także zasadza się na tym, że ta Palazzo in Forteza wzorowane było na obiekcie, który odegrał tu rolę szczególną. Oto przed nami zniesiony przez twórcę kościoła Il Gesù, czyli architekta Vignole, rezydencja dla rodziny Farnesa, konkretnie jeszcze wówczas kardynała, później papieża Pawła III,
z rodu Farnese. W miejscowości Taprarola, jakieś kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu. To jakby letnia rezydencja dla kardynała Farnese, zbudowana przez Vignolę w miejscu dawnego zamku, który rozebrano całkowicie i na jego fundamentach osadzono ten właśnie Palazzo in Forteza. To, jak widzimy z wyjaśnienia, specyficzny rodzaj pałacu, posiadający cechy obronne, tak jakby nasadzony na formy obronne, ale w swojej istocie nie mający żadnej realnej funkcji obronnej, bo krótko mówiąc, ten obiekt nigdy do żadnych celów militarnych nie mógł być wykorzystany. To tylko i wyłącznie element symboliki. Ta obronność to nawiązanie jakby symboliczne do zamków średniowiecznych, które powszechnie jeszcze wtedy kojarzono z własnością feudalną rodów rycerskich i dlatego też możnowładcy nowożytni tak w ten sposób próbują też jakby podkreślić swoją historyczną rycerskość rodów, z których się wywodzą. Tak wygląda sfotografowana z lotu ptaka Caprarola, czyli ten zamek wzniesiony dla rodziny Farnese, dla Aleksandra Farnese, czy późniejszego papieża Pawła III. Regularny pięciobok i narożne niewielkie bastiony, mające te cechy właśnie jakby wyprowadzone z architektury militarnej. Gdy porównujemy plan Caprarola i widzimy nasz zamek Krzysztopór, po zachowaniu oczywiście tego pięciobocznego kształtu, da się zauważyć też oczywiście występujące między nimi różnice. Zamek był ogromny, otaczały go liczne legendy, na przykład te, które mamy tu wymienione, że w swoim charakterze miał formę symboliczną nawiązującą do struktury kalendarza. Tu jest fragment tekstu staropolskiego. I okien miał tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni, sal wielkich tyle, ile miesięcy, a cztery narożne jego baszty odpowiadały liczbie kwartałów. A więc miała być to jakby budowla wyrażająca w swojej symbolicznej formie strukturę kalendarza. Już oglądamy z poziomu ziemi, jak wygląda dzisiaj zamek Krzysztopór. Jest to idealny przykład Palazzo in Forteza z tymi charakterystycznymi rombowymi bastionami, na który jakby nasadzony jest ten pałac. No, kiedy był potop szwedzki, wyszło na wierzch, na jaw, jak bardzo nieprzydatne jest to do obrony. Tu właściwie ten zamek został przez Szwedów zdobyty jakby od razu, bez żadnego problemu. Potem gruntownie splądrowany, obrabowany, spalony i dlatego też nie dało się go potem odbudować. Oto wieża bramna z portalem, który prowadzi na dziedziniec. I właśnie w tym portalu mamy wyjaśnienie tajemniczej nazwy, bo tu pojawiają się dwa symbole, krzyż i topór, które w nazwie połączono. Te dwa symbole nie są bez przyczyny tu użyte w takiej monumentalnej formie. Krzyż jest manifestacją wiary katolickiej, kontrreformacyjną demonstracją Ossolińskiego, a topór to jego herb, bowiem rodzina Ossolińskich posiadała herb o nazwie topór, zresztą z toporem w środku w tarczy przedstawionym. Tak wygląda wewnętrzny dziedziniec zamku Krzysztopór. Rozległy, dzisiaj uporządkowany teren i główny korpus pałacowy z wewnętrzną uliczką prowadzącą w stronę jeszcze jednego mniejszego wewnętrznego dziedzińca w formie elipsy, owalu. Teraz ją widzimy. Kiedyś były tutaj niesamowicie wspaniałe wnętrza, o których krążyły legendy. Jedna z nich opowiada, że w sali biesiadnej, czyli jadalni pałacu, w stropie zamiast obrazów był umieszczony akwarium i pływały sobie ryby nad głowami biesiadników.
Mogli je sobie od dołu oglądać, jak pływają. Palazzo in Forteza, który widzieliśmy przed chwilą, nie jest jedynym tego typu rozwiązaniem. W Polsce bowiem ten model spotkał się z ogromną popularnością i szerokim odzewem. Kilka jeszcze przykładów takich założeń zobaczymy. Teraz oglądamy słynny też zamek w Wiśniczu, nazwa miejscowości pełna Wiśniczynowy. I znowu widzimy regularny pięciobok w formie bastionowej, a wewnątrz osadzony czworobok rezydencji. Tutaj akurat pewne fragmenty tej budowli sięgają czasów jeszcze średniowiecza, bo pierwotnie był to gotycki zamek, który przekształciła rodzina Lubomirskich. Na teren założenia prowadzi wspaniała, efektowna brama. Idealny przykład wczesnobarokowej architektury reprezentacyjnej, niezwykle efektowna. Jeszcze przyglądamy się z zewnątrz fortyfikacjom dawnego zamku, który przekształcono w nowożytną własność. No i tu widać te niektóre elementy pochodzące jeszcze ze starszej fazy. Wewnętrzny dziedziniec zawiera lodżię widokową, którą tu oglądamy, wczesnobarokową. Z tyłu za nią znajduje się kaplica zamkowa, która po rekonstrukcjach i otworzeniach dzisiaj tak się pięknie prezentuje, efektownie. No i jeszcze mamy kolejny sławny obiekt zamkowy na terenie Polski południowej, tym razem też należący do Lubomirskich, zamek w Łańcucie. I znowu widzimy, że całość to założenie w formie bastionowej, czyli też mamy kolejny przykład Palazzo in Forteza. A tak wygląda obecnie zamek w Łańcucie, który zachował swoją barokową postać z zewnątrz, ale w środku posiada wnętrze już XIX-wieczne w większości. Z oryginalnej XVII-wiecznej fazy pochodzi ta sień wielka, którą teraz oglądamy. No i jeszcze jeden obiekt, zamek w Rzeszowie. I też jak widzimy bastiony, jak się patrzy, a po środku w to wszystko wpasowany pałac czworobok, należący do rodziny Ligenzów, później też Lubomirskich. Kolejną sławną i wspaniałą rezydencją w typie Palazzo in Forteza jest obiekt, który dzisiaj można obejrzeć na terenie Ukrainy. Miejscowość nosi nazwę Podchorce. Była to własność hetmana Stanisława Koniecpolskiego i on tutaj sobie zrealizował wspaniałą, okazałą rezydencję właśnie w typie Palazzo in Forteza. Oglądamy znowu tym razem już czworobok z bastionami i w to wprowadzony prostokątny pałac nasadzony na te bastiony. To jedna z najbardziej wspaniałych rezydencji kresowych czasów dawnej Rzeczypospolitej. Była prawdziwą perłą w architekturze tamtego czasu. Dzisiaj wygląda fatalnie, bo niestety bardzo okrutnie z tym budynkiem obchodzili się władający pod Chorcami Sowieci w czasach komunistycznych, ale i nadal także i władze Ukrainy, chociaż próbują z tym pod Chorcami coś zrobić, jeszcze nie jest to obiekt doprowadzony do stanu godnego tej wspaniałej historycznej budowli. No i oglądamy jeszcze, jak sam pałac wygląda w Podchorcach. Podchorce, dodam, miały też niezwykle efektowne wnętrza, które jeszcze w latach 50. mimo ogołocenia z wystroju się prezentowały nieźle. Wywołany tutaj w czasach sowieckich pożar strawił te dekoracje już ostatecznie. Były lata 70. XX wieku, a więc całkiem świeżo. Dodam, że wygląd tych wnętrz przed wojną pozwolił rekonstruować salę pod ptakami i inne wnętrza na Wawelu. To właśnie na podstawie tych wnętrz z Podchorców były odtwarzane stropy plafonowe w Zamku Królewskim na Wawelu.
Możemy je już tylko oglądać na starej fotografii. Tutaj zrobimy sobie, zawiesimy tę opowieść, bo architekturę wczesnego baroku mamy już omówioną, a więc do dwóch lekcji, które mieliście wczoraj, dochodzi teraz trzecia, dzisiejsza, do której link dostaniecie rozesłany i będziecie mogli sobie też dopełnić jakby tego obrazu, jak rozwijał się i kształtował barok w fazie wazowskiej. Żegnam Was i pozdrawiam.